Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj mamy 2 stycznia. Wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzę. I co? Wybieram się do lasu. Jest godzina 14:30. I lecimy pokopać. Zobaczymy, co fajnego wleci. Widzimy się przy pierwszych fantach. No i tak, taka dziura. Wleciało nam coś takiego. Przy samej takiej starej, zobaczcie, drodze. Z taką kulką tu na końcu. Nie wiem, do czego to służyło. Nie mam zielonego pojęcia, ale pierwszy strzał jest. Lecimy dalej. Kieruję się w głąb lasu, przeszukać tereny, w których nie chodziłem. Dobra, nie przedłużam, lecimy dalej. Kieta. No ale niestety. Jakiś łańcuch. Kawałki łańcucha. Lecimy dalej. I tak, kochani, kolejna znajdka. Słuchajcie, coś takiego jest to od starej lampy naftowej. 100% jest to stary element starej lampy naftowej. A tutaj, jak widzicie, są tak, na kamerze nie widać, są takie wgniecenia. Może były jakieś okopy, nie wiem, w tych terenach. Wiem, że tam dalej fajne monetki znajdowałem. Francuskie, amerykańskie też. Zobaczymy, ja tam jeszcze pochodzę dzisiaj na pewno. A teraz wleciał jakiś kawałek lampy. Mamy plus 10 stopni ciepła. No, to można pochodzić. Dobra, nie przedłużam. Lecę dalej w głąb lasu. No i tak, kochani, kieruję się ogólnie w tereny, gdzie przychodziły właśnie te wojska amerykańskie. Już pomału zaczyna coś wylatywać. Słuchajcie, jakieś pudełko. Z tego, co się orientuję, jest to pudełko albo po jakichś lekach. Bo to na pochwę odnoża nie wygląda. Za bardzo jest tutaj... kwadratowa, więc wydaje mi się, że to jest jakieś pudełko po jakichś lekach albo po czymś, bo się tego nie da ogólnie otworzyć. Jest to strasznie skorygowane już, dłane. No dobra, lecimy dalej. Ja się kieruję w tamtą stronę. Zobaczymy, co tam będzie. Mam nadzieję, że coś wyskoczy. To już są takie tereny, gdzie te wojska przychodziły. Ale jakoś na razie żadnych militarnych rzeczy, tak typu łuski czy jakieś tam odznaki ogólnie po jakichś odstrzałach, coś na razie nie ma. No ale zobaczymy. Dopiero wleciałem w las. Mam nadzieję, że coś wyskoczy. Lecimy dalej. No i tak, przyjaciele. Taka stara droga. Już się pokazuje odznaki. Czyli łuseczka z Mausera. No i co? Czyli wychodzi na to, że trzeba przechodzić tutaj między tymi drzewami. Jestem naprawdę głęboko w lesie. Co mogę więcej powiedzieć? Jak już wychodzą łuski, to czyli jakieś bitwy były, więc warto w tych terenach się poszwędrać. Dobra, ja lecę dalej. Jak coś będzie, to wam od razu pokazuję. No i tak, kochani, ciekawa znajdka. Zobaczcie, stary nożyk. Ale już naprawdę stary. Tutaj widzimy to, co służyło chyba do otwierania szampana. Tu jeszcze jest ostrze. Będę próbował to w domu obczyścić. No ale swoje lata tu przeleżał, jak widać. No ciekawa znajdka, powiem wam. W miejscu, gdzie praktycznie nikt nie chodzi. Jest to stara droga. Chociaż może tędy ktoś lata, bo tak trochę wydeptane jest. Ale tu właśnie między tymi krzakami wleciał. No ciekawy. No i co, szukamy dalej. Potem go spróbuję na podsumowaniu troszkę obczyścić. No i wam pokażę. Dobra, lecimy dalej. Kolejna znajdka. Z wiadra to na pewno nie jest. Zobaczcie, tu jest jakieś zdobienie. Coś takiego. Zostawimy to na wierzchu. Później, jak będę wracał, to najwyżej się to pozbiera.
Dobra, ciśniemy dalej. No i tak, sam środek lasu, jak widać. Mamy mauzerka. Albo to nie jest mauzer. Co tu pisze? TW98. Nie, TW B coś. Nie wiem, z czego to jest, ale mauzerek to chyba nie jest. To jest możliwe, że to jest jakiegoś kałacha. Czyli odleciałem około 1,5 metra w drugą stronę i już wyskakują jakieś łuseczki. Czyli trzeba tu pochodzić. Dobra, w takim razie lecimy dalej. No i tak, taka dziura, słuchajcie, kawałek czegoś takiego. Jeszcze spadło. Z jakimś numerem. Tu i tu są numery, nie wiem, z czego to jest. Ale ładnie biło. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co jest po drugiej stronie lasu. Jak coś będzie, pokazuje. I tak, dziura, jakieś haki, zobaczcie. Cały czas, jeśli chodzi o złomu, jest masa. No jak na razie wleciał ten nożyk, jakieś tam łuski, 2 albo 3. Później wam pokażę. No i co? Kieruję się na te pole, gdzie wyskoczyła mi wtedy francuska monetka. Super, zaświeciła się wtedy na złoto. Ogólnie to nie jest złoto, ale no takie odcienie miała. Jest na filmiku, później wam też dotrzepię ten filmik. Gdzieś tam przypnę. No i co? Teraz taki złom. Złom, bo złom. Tutaj widzę, jest jakiś szpic. Jakieś szpice tu były. Nie wiem, do czego to służyło. No ale w tych lasach tutaj przesiadywali właśnie żołnierze i tak dalej. Są, tam dalej są okopy. To jest cała linia, gdzie przechodzili. No i szukamy dalej. Zobaczymy, co jeszcze fajnego wleci. Jak widać, słoneczko świeci. To można sobie śmiało pochodzić. Ok, martki, lecimy dalej. Tak, przyjaciele, trafiłem na dziwne trochę miejsce. Zobaczcie. Są tu jakieś powbijane i to już stoją lata, a lata. Jakieś badyle. I jest z tego utworzone kółko. Może wy to tak w kamerach nie widzicie, w kamerze. Ale jest tu potężna dziura. Widocznie po jakimś wybuchu. A tam dalej, kawałeczek dalej, są jakieś mury. Czyli ewidentnie, moim zdaniem, stał tu jakiś kiedyś dom. Na to wskazuje. Ja tutaj polatam dookoła. A zobaczcie tu. No i tutaj też by było warto poszukać. No co? Odpalamy detektor i lecimy. No i tak, kochani, taka dziura. Słuchajcie, pozostałości po jakimś kluczyku. A tu widzicie, jak to jest powbijane dookoła. Cały ten teren dookoła tej dziury. Nie będę tu chodził, bo możliwe, że był tu jakiś cmentarz. Tak mi się wydaje. W takich miejscach się nie kopie. A po czym tak twierdzę? Po tym, że tam kawałek dalej jest. Tutaj również są jakieś blaty. Możliwe, że po jakichś pomnikach. Więc takich miejsc nie tykamy. Lecimy dalej. A teraz wleciał kluczyk. I wpadam tutaj na to pole. Zobaczymy, co tu się kryje. No i tak, kochani, ja już ją widzę. Zobaczcie, tutaj mamy jakąś krawędź. Mamy monetkę. Co to za monetka? Nie wiadomo. Obczyścimy na podsumowaniu i wam pokażę. Ale pierwsza krągłość jest i to cieszy. Więc lecimy dalej. I to przy samym takim drzewie. Ktoś sobie usiadł i mu się posypało. Ale już tu widzę jakiegoś orzełka, czyli to będzie coś z feningów. Poszukamy zaraz, zobaczymy, może jeszcze więcej tych monetek tu jest. A teraz lecę dalej i na podsumowaniu wam obczyszczę i pokażę. A teraz szukamy
może wlecą lepsze fanty. Pokażę wam, kochani, niecodzienne znalezisko, nie? Praktycznie na odrębie lasu. Fajny sygnał. Zacząłem kopać. Pokazała się rura, mówię, możliwe, że w jakiś kałach kopiemy dalej. I patrzcie teraz. Słuchajcie, rura od motoru, nie? Patrzcie tu. Normalnie rura z jakiegoś motoru starego. Ale nie ma żadnych, słuchajcie, nie ma żadnych bić. Chociaż tu coś jest. Nie wiem, co to jest za rura. Ale swoje, słuchajcie, swoje przeleżała, nie? Komu się chciało rurę z motora, słuchajcie, zakopywać? Mi by się nie chciało. Dobra, szukamy dalej. No i tak, kochani. Taka blacha. Co ona mi przypomina? To pozostałości po jakimś hełmie. Możliwe, że się mylę, ale tutaj po tych wgnieceniach tak mi przypomniało. Dobra, szukamy dalej. Jestem w terenach, gdzie przychodziły te fronty. Zobaczymy, co tu się znajdzie. I tak, słuchajcie, zaciekawiło mnie takie miejsce, gdzie był, gdzie jest sygnał w drzewie. No jak, z racji tego, że się do drzewa nie wbijemy, stwierdziłem, że obejrzę to drzewo. Trochę tutaj tą korę, co się... I patrzcie, co tutaj jest w środku. Nie wiem, czy się to da wyciągnąć. Wlatuje. Patrzcie, Mauser. Cały jest strzelony. No powiem wam szczerze, że w takim miejscu się nie spodziewałem całego pocisku. Zobaczcie, on jest calutki. No trzeba tu pochodzić dookoła, bo jak takie pociski znajdują się w drzewie, to ciekawe, co tu jeszcze może być. No, ale żeby pocisk tak był wbity, to ja nie wiem, co oni z góry strzelali, z drzew. Nie wiem. No ale ciekawa znajdka. I co? Szukamy dalej. No i tak, przyjaciele, szybkie podsumowanie. Spędziłem w lesie 2 godziny. Spontanicznie pochodziłem. Chciałem zobaczyć, coś wpadnie. Praktycznie tak nie skupiałem się na wyższych półkach lasu, żeby wlatywać dalej, no bo jak wiecie, już jest godzina 16, już się robi ciemno. No i co, pokażę wam, co wpadło. Mam nadzieję, że przy kolejnych częściach odcinków będą lepsze fanty, ze względu na to, że też kupuję nowy wykrywacz. Artexa chcę kupić i na 100% to, co przegapiłem, to powlatują. No i co, pokażę wam, co tak wpadło w 2 godzinki. Jak widać, łuseczki, Mauser, to jest też jednak Mauser, 2, 3, jedna już dość zniszczona, słuchajcie, jakiś klucz, tu wyskoczyło nam coś takiego z takim zawiasem, możliwe, że to jest coś z jakiejś broni, nie wiem, nie znam się na tym, jakaś zawieszka. Ewidentnie, bo jest tutaj kawałek tej klamerki. Nie wiem, co to może być. Tu jakieś pudełeczko. Obczyściłem. W środku niestety nic nie ma. Pewnie jakaś militarka. Słuchajcie, lampa z lampy naftowej. To jest na 100% z lampy naftowej. To nie wiem, co to jest. Jak widzicie, kawałek czegoś biło ładnie. No i co z ciekawszych fantów, które wleciały w 2 godzinki, czyli jest monetka. Coś na tej monetce widać. I to na pewno nie jest... Poczekajcie, może wyostrzę. Nie, no jest, widać dwójeczkę ewidentnie, czyli to będzie jakieś 2 feningi. Tak mi się wydaje. Obczyścimy, będzie do kolekcji, no bo jak nie patrzeć, monetki z pola, z lasu najbardziej cieszą. Jak widać, w takich terenach szukałem. No i co? Te pole jest do przejścia. Mam na nie pozwolenie. I na tamte pole kolejne też mam pozwolenie. Też będziemy lecieć. Czyli mamy monetkę. No z bardziej ciekawszych fantów, słuchajcie, wyskoczył ten nożyk.
swoje lata przeleżał, jak widać. Mi ogólnie się on podoba. Dobra, słuchajcie, widzimy się przy kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Taki spontan. Trzymajcie się, piona i do następnego.